Nadszedł dzień biegów. Madam Gazela pokazuje, jaką trasę powinien przebiec tata świnka. Jeżeli tata świnka dobiegnie tutaj, do supermarketu, potem tutaj, do warsztatu mojego dziadka, a potem aż na szczyt wzgórza, do zamku wiatrów, zgromadzimy wystarczającą ilość pieniędzy. No to zaraz to zrobię. Do biegu, gotowy, start! Meta! Możemy iść na piknik. Głupta, statuś, to tylko rysunek. Tak, teraz musisz dobiec do prawdziwego zamku wiatrów. Do biegu gotowy, start! Biegnij, tato świnko, uda ci się! Dalej, autobusiku, uda ci się! Wycieczkowy autobus dojechał do zamku wiatrów. Teraz wszyscy mogą cieszyć się piknikiem. Wody! Wody! Jaki piękny, ciepły dzień. Odpoczywamy, a jednocześnie zarabiamy pieniądze. Wody! Wody! Tata świnka dobiegł do supermarketu. Jest zmęczony i bardzo chce mu się pić. Popatrzmy przez teleskop. Chyba widzę tatusia. Teleskop sprawia, że wszystko doskonale widać. Oj, nie biegnie zbyt szybko. Tata świnka dotarł do warsztatu dziadka psa. No, to tyle. Nie pobiegnę dalej. Tata się zatrzymał. Ojej. Chyba ci gorąco. Potrzebujesz czegoś, co cię ochłodzi i doda energii? Weź lodowego lizaka. Bardzo dziękuję, dziadku psie. Cała naprzód! Do zobaczenia! Jestem kapitanem tego statku i kiedy wydaję rozkaz, musicie go bezwarunkowo wykonać. Tak jest, kapitanie! Tak jest, kapitanie! Papuga Poli powtarza wszystko, co usłyszy. George! Wciągnij banderę! George, wciągnij banderę! Peppo, uderz w dzwon! Peppo, uderz w dzwon! Dziadku, czy teraz ja mogę zostać kapitanem? Proszę! Dobrze, ale jako kapitan musisz nosić tę czapkę. Teraz Peppa jest kapitanem i wszyscy muszą robić to, co im każe. Uderz w dzwon! Teraz zmiana kursu! Tak jest, kapitanie Peppo! Skaczemy w górę i w dół! Kapitan Peppa za dużo rozkazuje. Pora, żebym znowu został kapitanem. Przecież nie chcielibyśmy się o nic rozbić. Prowadzenie łodzi wcale nie jest takie łatwe. Ale ja jestem bardzo dobry w sterowaniu. Ojej, łódka dziadka wpadła na mieliznę. Dziadku, utknęliśmy. Zadzwonię do babci świnki, wezwie pomoc. Oj. Telefon dziadka świnki wpadł do wody. Mówi babcia świnka. Halo? 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 Musimy jakoś inaczej przesłać babci wiadomość. A? Wiadomość dla babci. Poli może polecieć do babci. Doskonały pomysł, Peppo. Nauczę Poli, co ma powiedzieć babci. Dziadek świnka mówi... Dziadek świnka mówi... Pomocy, pomocy! Pomocy, pomocy! Jedzie dany pies w ciężarówce dziadka psa. Pomarańczowy, wygrałam! Witaj, Dany! Witaj, Peppo! Następny samochód! To Suzy! Cześć! Witaj, Peppo! Tak, George, to niebieski samochód. Wygrałeś! O, to bardzo głupia gra. Nikt w okolicy nie ma czerwonego samochodu. Jest jeden czerwony samochód, Peppo. Gdzie? A jakiego koloru jest nasz samochód? O, jest czerwony! Wygrałam, wygrałam!
cała rodzina dojechała szczęśliwie w góry. Jak dojedziemy na szczyt, zobaczymy wspaniały widok. Jesteśmy! Hurra! Hurra! Spójrzcie, jaki piękny, radosny widok. Ojej, zaczęło padać. No i gdzie ten piękny widok? Tam jest piękny widok. To jest stoisko z lodami pani Królik. Witam, pani Królik. Witaj, tato Świnko. 4 lody poproszę. Jakie smaki sobie życzysz? Miętowy, pomarańczowy, truskawkowy i jagodowy proszę. Dobrze. Zobaczcie, co przyniosłem. Lody! Są w naszych ulubionych kolorach. Zgadza się. Zielony dla mnie. Pomarańczowy dla mnie. Truskawkowy, czerwony dla mnie. A Georgia jest... bieski! Dzwoneczko wróciło. Widzicie, co się jeszcze pojawiło? To tęcza! Peppa i George uwielbiają tęczę. Tęcza pojawia się tylko wtedy, kiedy jednocześnie pada deszcz i świeci słońce. O! Jak cudownie! Sio! Sio, ptaszyska! Nie słyszymy przez was telewizora! Och, tato Świnko, nie ma sensu oglądać telewizji, skoro jesteśmy na wakacjach na wsi. Oglądamy w domu. Masz rację, mamo Świnko. Tu jest mnóstwo ciekawych miejsc do obejrzenia. Na przykład świat drzew. Co to jest świat drzew? Świat drzew to ogromny las pełen drzew. To chyba nie jest ciekawe. I jest też ziemniaczane miasto. Co się robi w ziemniaczanym mieście? Zwiedzanie zaczyna się wycieczką po plantacji, a kończy degustacją potraw. Brzmi ciekawie. Jest jeszcze Kacza Dolina. A co to takiego? To jest dolina rzeki, gdzie mieszka mnóstwo kaczek. Kaczki! Jedźmy do Kaczej Doliny! Peppa i George uwielbiają kaczki. Jak znajdziemy Kaczą Dolinę? Samochód powie, jak jechać. Witam. Gdzie dziś jedziemy? Do Doliny Kaczek, proszę. Jedźcie prosto przed siebie. Dolina Kaczek, naszej drogi cel. Witajcie w krainie kaczek. Ile chcecie biletów? 2 normalne i 2 ulgowe. Miłej zabawy! A gdzie są kaczki? Może pojechały na wakacje. Myślę, że trzeba zjeść drugie śniadanie. Kaczki zawsze się zjawiają, kiedy... kiedy rozpoczynamy piknik. Peppa i George uwielbiają pikniki. O, przyszły kaczki! Nie jedz, tato. Potrzebujemy chleba dla kaczek. No dobrze. Witajcie, kaczuszki. Kaczek wciąż przybywa. Wszyscy są tutaj, i bracia, i siostry. Od kiedy masz taki kaszel? Od kiedy Madame Gazela zaczęła śpiewać. To na szczęście nic poważnego, ale kaszel Pedra może być zaraźliwy. Co to znaczy zaraźliwy? Gdy jedna osoba kaszle, to inne też mogą zacząć kaszleć. Czy muszę wziąć leki? Tylko maleńką łyżeczkę. Niestety nie jest zbyt smaczna. To smakuje jak stary kapeci z dżemem. Dziękujemy, doktorze Misiu. Do widzenia! Pa! Tak myślałem. Kaszel Pedra jest zaraźliwy. Dany pies i Suzy owca zarazili się kaszlem Pedra. Otwórz buzię. Smakuje jak dywan namoczony w owocowym jogurcie. Smakuje jak zielsko. Brawo! Wypiliście dzielnie lekarstwo. Czy pan też czasem choruje, doktorze Misiu? Nie, Pepo. Nigdy nie choruję, bo codziennie zjadam jedno jabłko. Do widzenia! Nadeszła pora, gdy rodzice odbierają dzieci z przedszkola. Mamo, tato, mam kaszel.
Doktor Burymiś przyszedł, żeby nas leczyć. Dał nam bardzo niesmaczne lekarstwo. Madame Gazelo, może teraz zaśpiewamy? Oczywiście, Pepo. Joasia chorowała. Ojej, wszyscy dorośli zarazili się kaszlem Pedra. Tu doktor Burymiś, słucham. Tu świnka Pepa. Wszyscy dorośli zachorowali. Nic się nie martw, Peppo, już jadę. Pociąg na, pociąg na, po torach będzie w dal. Piękna jest podróż ta, wysiadać będzie nam żal. Dzieci, to są wasze zeszyty ćwiczeń. Dzieci muszą zaznaczyć, co zobaczyły w czasie podróży. Żaglówka. Semafor. I tunel. Ja widzę drzewa. Drzew nie bada w liście. O, nie. Ja widzę chmury. Czy chmury są na liście? Nie. Ja widzę dziadka psa. Ahoj tam! Witaj, dziadku psie! Czy dziadek pies jest na liście? Coś ty, Pepo. W naszym ćwiczeniu nie ma mojego dziadka. Twój dziadek płynie żaglówką. A żaglówka jest na liście. Hurra! Dzieci zaznaczają łódź na swoich listach. Bilety, proszę! Pan Królik ponownie sprawdza bilety. A, chyba znowu zgubiłem bilet. O, coś takiego. Miau, tu leży bilet Pedra. Zostawił go na siedzeniu. Musisz bardziej dbać o swój bilet, Pedro. Pociąg zwolnił, bo wjeżdża pod górę. A teraz szybko zjeżdża w dół. Madame Gazelo, jest mi trochę niedobrze. Czy mogę pójść naprzód pociągu? Dobrze, Pedro, możesz przyjść naprzód pociągu. Dum, 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 da, da, da. Hej! Witaj, Pedro. Chyba źle się czujesz. Czy chciałbyś kierować pociągiem? Tak, bardzo. Ale tata świnka zapomniał oddać książkę. Tak, trzymałem ją bardzo, bardzo długo. No trudno, oddasz ją jutro. A teraz pora spać. A kiedy tata przeczyta tę bajeczkę? To nie jest bajeczka, Pepo. Proszę, przeczytaj, tatusiu. No dobrze. Fantastyczny świat betonu. Beton to bardzo pożyteczny materiał. Jest on mieszanką piasku, wody i chemicznych dodatków. Rozdział pierwszy. Piasek. Peppa, George i mama zasnęli. Nadszedł ranek. Peppa z rodziną pojechała do biblioteki. Jej! Jak to dużo książek! Peppo, w bibliotece nie wolno hałasować. Dlaczego? Tu wszyscy przychodzą poczytać i nie wolno im przeszkadzać. Kto następny? Pani Królik jest bibliotekarką. Witaj, mamo świnko, zwracasz te książki? Tak, pani Królik. W porządku. Dlaczego komputer piszczy? Komputer sprawdza, czy nie trzymaliście którejś z książek za długo. Tę książkę trzymałem chyba zbyt długo. Aha, nie martw się, tato świnko. Nie może być tak źle. Jej, tato świnko, miałeś tę książkę przez 10 lat. Niegrzeczny tatuś. Bardzo przepraszam. Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani Królik! Czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Tak, właśnie tutaj jest dział dla dzieci. Ojej, wróżki, kwiatki, ładne sukienki. Witaj, Pepo. Och, witaj, Dany. Peppa z rodziną przyjechała do muzeum.
Pytam państwa, czy chcecie zwiedzić muzeum? Tak, pani królik. Proszę 5 biletów. Proszę bardzo. Życzę miłej podróży na księżyc. O, naprawdę będziemy na księżycu? Nie, Pepo. Żartowałam. Oto droga do poznania księżyca. Pan królik jest przewodnikiem. No i start. Rakieta nie poleci, naprawdę? Tak jest, Pepo, to taki żart. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Żyjemy na planecie. Kto z was powie mi jej nazwę? Ziemia! Tak jest. Jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wokół naszego Słońca krąży jeszcze 7 planet. Czy ktoś wie, jak się nazywają? Merkury! O, brawo, Edmundzie! Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran! Edmund wie wszystko o kosmosie. Znam to na pamięć! Czy wiecie, z czego zbudowane są te planety? Są z tektury. Modele planet są tekturowe, ale prawdziwe planety składają się ze skał, lodu i gazu. Księżyc jest zrobiony z sera, oczywiście. Nie, księżyc jest ze skały. Proszę zachowywać się poważnie, bez śmiechów i głupich żartów. Jesteśmy na księżycu. Ale to nie jest prawdziwy księżyc, prawda? Tak. Gdyby to był prawdziwy księżyc, z łatwością mogłabyś mnie przeskoczyć. Czy wiecie, dlaczego nie możemy skakać tak wysoko jak na księżycu? Grawitacja! O, racja, Edmundzie. Dzięki grawitacji utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Na księżycu jest ona słabsza i możemy skakać wyżej. Czy wszyscy gotowi do wyjazdu na wakacje? Tak, tak, mamo Świnko! No to w drogę! Jedziemy na wakacje! Tatuś wiezie nas! Ta mapa jest troszkę niejasna. Tato, chyba się nie zgubimy! Nie martw się, Peppo. Jestem ekspertem w czytaniu map. O, to trochę dziwne. Zgubiliśmy się? Tak. Nadjechał Dany pies z dziadkiem. Witaj, Peppo. Witaj, Dany. Zgubiliśmy się. Jak to? Nawigacja nie działa? Nawigacja? Prowadzisz bardzo nowoczesny samochód, który ma wiele udogodnień. Nawigację włącza się tutaj. O! Witajcie w samochodzie przyszłości. To uruchamiamy tym przyciskiem. Gdzie dzisiaj jedziemy? Auto kempingowe? Mówi! Sprytne, prawda? Nawigacja pomoże wam znaleźć drogę! A skąd będzie wiedziała, dokąd chcemy jechać? Powiecie jej! O, witaj, samochodzie kempingowy! Witaj! Jedziemy na wakacje. Powiesz nam, jak jechać? Kontynuujcie jazdę prosto tą drogą. Dziękujemy za pomoc, dziadku psie. Nie ma za co! Udanych wakacji! Jedziemy na wakacje, tata wiezie nas! Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju. Co to jest olej? Olej sprawia, że silnik dobrze pracuje. Czy olej nam się zaraz skończy? Nie, takie komunikaty pojawiają się dużo wcześniej. Brak oleju. Ojejku! Pierwszym klientem jest Dany pies. Witajcie, drogie panie. Witaj, panie psie. Chciałbym kupić paczkę herbatników. Suzy, mamy herbatniki? Nie, ale mamy zabawkę telefon. A ile kosztuje telefon? Za telefon płaci pan 100 funtów. Dziękuję. Kto następny? Nie. Ja! Dzień dobry, Pepo. Czy dostanę świeże pieczywo? Nie, ale może pan kupić zabawkę domek. Czy życzy pan sobie torebkę na zakupy? Tak, poproszę. Bardzo proszę, płaci pan 1 funta.
Ojej, niestety nie mam tyle pieniędzy. To nic, zapłaci pan następnym razem. Och, ależ to ciężka praca. Tak. Dzień dobry, paniom. Co mogę u was kupić za 1000 milionów funtów? Suzy, czy mamy coś, co kosztuje 1000 milionów funtów? He? Marchewkę? Tak, poproszę. Rebeka Królik lubi marchewki. Pora wracać do domu. Tata Świnka przyszedł odebrać Pepę i Suzy. Czy miałeś pracowity dzień, tatusiu? Tak, cały dzień ciężko pracowałem. My też pracowałyśmy bardzo ciężko. Byłyśmy ekspedientkami. Bla, 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 bla. Koniec. I drukuj. Mama Świnka skończyła pracę. Dobrze, George. Teraz już możemy zagrać w szczęśliwą panią kurkę. Zasłużyliśmy na to. Tato, mogę ci pomóc? Dziękuję, Peppo. Możesz wyrzucić wszystkie resztki warzyw. Dobrze. Stój, Peppo. Nie wrzucaj tych resztek do zwykłego kosza. Resztki warzyw wrzuca się do brązowego. O! Banan! Masz rację, George. Tu się wrzuca skórki po bananach, łupinki cebuli, resztki marchewki i różne inne odpadki z warzyw. Babcia i dziadek będą zadowoleni. Czy babcia i dziadek zjadają łupiny, ziemniaków i inne resztki warzyw? Nie, Peppo. To jest do ogródka dziadka. Dzięki temu rośliny lepiej rosną. O! Zawiozę to wszystko po obiedzie. Ojejku! Mama Świnka, Peppa i George zabierają resztki warzyw dla dziadka i babci. Jesteśmy! Dla ciebie specjalny prezent, dziadku. O, resztki warzyw. Fantastycznie. Idealne do ogródka. Czy twój ogródek zjada warzywa? Nie, Peppo. Z tych resztek warzyw powstanie wspaniały kompost. A co to? Pokażę ci. Chodź ze mną. To drewniana skrzynia. Tak, droga Peppo, ale to bardzo sprytna drewniana skrzynka. Od góry wrzucam do niej resztki warzyw, a na dole po jakimś czasie powstaje pożyteczny, wspaniały, żyzny kompost. Jak to się dzieje, dziadku? Czy to magiczna skrzynka? Ho, nie, Peppo. Na to ciężko pracują moi mali przyjaciele. Gdzie? W środku. Spójrz. Okropniaste robale. Oklaniaste obale. Czy ta gra jest niebezpieczna? Nie, Pedro. Dziadek pies obiecał mi, że wszystkie gry będą bardzo bezpieczne. O! Jednak będą bardzo ciekawe. Kto chce zagrać? Ja! A było to tak. Moje kufry były pełne złota, ale podstępny opryszek je zwinął. Nazywał się Kapitan Hook. Co? Niełatwo jest zrozumieć mowę piratów. Kapitan Hook! Ukradł moje złoto. O! Widzicie, że Kapitan Hook to podstępny drań. Domyślacie się już, że ukrywa się pod pseudonimem Dziadek Świnka. O! Dziadek Świnka! Wasze zadanie to przechytrzyć Kapitana Hooka i odzyskać moje złoto. Hurra! Wszystkim dzieciom gra bardzo się podoba. Cześć, dziadku Świnko. Jesteśmy w drodze. Powodzenia. Powodzenia! Dziadek Świnka i papuga Poli strzegą skarbu. Niech czarny galeon mknie po falach i szybko wraca! Co to znaczy? Wszyscy do łodzi! Wszyscy do łodzi! Uwaga! Zakładamy kapoki! Na łodzi dziadka psa wszyscy muszą nosić kapoki. Do stóp, arbeczek. Mali piraci powinni już tu być.
Czy masz ochotę na filiżankę herbaty? O, dziękuję, babciu Świnko. Uwaga! Czy wszyscy gotowi? Panie kapitanie, koniecznie muszę pójść do toalety. Ja! 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 Dinosaur! Baba, Richard, przyjadę po ciebie za jakiś czas. George i Richard Królik są najlepszymi przyjaciółmi. George, Richard, zburzyliście mój domek z klocków. Proszę, pobawcie się w coś nieskaczącego. George zrobił wulkan z koszyka. Richard ustawia drzewka, żeby zrobić dżunglę. George układa klocki, żeby były rzeką. Dinozaur! George i Richard zamienili pokój w dżunglę dinozaurów. Wychodzę! Jesteście za głośni! Mówię ziemniak! A ja kartofel. Ziemniak! Kartofel! Ziemniak! Deszczowe dni kartofel. Też są bardzo ziemniak. Przyjemne. Kartofel. Można pooglądać ziemniak. Ciekawe kartofel. Programy telewizyjne. Ziemniak! Kartofel! Ziemniak! Kartofel! Mamusiu, ziemniak. George i Richard Królik zamienili nasz pokój w krainę dinozaurów. A kraina dinozaurów jest bardzo głośna. George zaprosił swojego najlepszego przyjaciela, a ja nie mam z kim się bawić. Możesz zaprosić Suzy Owcę, Pepo. Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Czy Suzy naprawdę może do mnie przyjść? Zadzwońmy do niej. Me. Dzień dobry, mówi Suzy Owca. Suzy, to ja. Czy mogłabyś do mnie teraz przyjść? Tak, Pepo. Mogę założyć mój strój pielęgniarki? Tak, ale przyjdź szybko. O, teraz możemy wypić herbatę i poplotkować. Brzmi kusząco. O, telefon. Pepo, to jest telefon służbowy. Służy tylko do zawiadamiania o pożarze. O, pożar, pożar! Straż pożarna, gdzie się pali? Gdzie jest pożar? Czy mogę rozmawiać z mamą Świnką? O, to tata Świnka. O, tato Świnko, nie powinieneś dzwonić na ten telefon. Używa się go tylko w sytuacjach awaryjnych. To jest sytuacja awaryjna. Wyobraź sobie, że nigdzie nie mogę znaleźć ketchupu. Tato Świnko, czy już rozpalić grilla? Tak, panie króliku. Ostrożnie z ogniem, tatusiu Świnko. Zaufaj mi, mamo Świnko. My, tatusiowie, wiemy wszystko o grillach. Pa! Może dorzucić więcej węgla? Trzeba jeszcze podmuchać! A może wrzucić więcej rozpałki? Tak, teraz możemy czekać na ogień. Jak długo będziemy czekać? O, to może trwać bardzo długo. Ja czekam już od dawna. Ile już pożarów pani ugasiła, pani królik? Żadnego. Ani jednego pożaru. Ale trzeba być gotowym. Dzwoni telefon pożarowy. Możesz odebrać, Pepo. To pewnie znowu dzwoni twój tatuś. Dobrze. Halo, straż pożarna. Witaj, Pepo. Tatusiu, to znowu ty. Jesteś niegrzeczny. Ten telefon jest tylko do pożarów. Poproś panią Królik do telefonu. Dziękuję ci. Tata chce z panią rozmawiać. Witaj, tato Świnko. Tego telefonu używa się tylko w razie pożaru. Pożar! 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 Wielkie niebo! Grill taty pożar! Świnki jest cały pożar! W płomieniu. Mamusie, na ratunek! Juhu! Juhu! Skaczcie! Mamusiu, zachlapaliśmy błotem piłkarską koszulkę taty! A, nie martwcie się, zaraz ją wypierzemy. Zaraz ją upiorę i tata nawet się nie zorientuje, że była cała w błocie. Znajdźmy więcej rzeczy do prania. O, moja sukienka jest troszkę ubłocona.
Mama Świnka i George znaleźli więcej rzeczy do prania. Bardzo dobrze, George. Wrzucimy wszystko tutaj. A teraz trzeba włączyć. Pralka wypełnia się gorącą wodą z proszkiem. Myju, myju, myju! Pralka sprawia, że całe pomieszczenie się trzęsie. O, Peppo! Gdzie twoja sukienka? Wrzuciłam ją do pralki. Co? Nie. Zobacz, mamusiu, moja czerwona sukienka jest teraz czyściutka. Tak, Peppo, ale zobacz, co się stało z resztą prania. Ojej, czerwona sukienka Pepy zafarbowała wszystkie białe ubrania na różowo. Różowy to nie jest dobry kolor na koszulkę piłkarską. O! Tata Świnka wrócił z pracy do domu. Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. Tato Świnko, mamy mały problem i... Później, mamo Świnko. Muszę teraz biec na mecz. Gdzie jest moja koszulka? Tutaj. Nie żartuj sobie, Peppo. To jakaś sukienka mamusi. Jest różowa. Nie, tatusiu, to twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Pokażę wam, gdzie będziecie spali. To był pokój waszej mamy, gdy była małą świnką. Bardzo dawno temu. To łóżko, w którym spała wasza mama. O, łóżko do skakania. Robicie to, co wasza mama, gdy była mała. Czy mama też skakała po łóżku? Oczywiście. A teraz mama krzyczy na nas, gdy skaczemy po łóżku. Wszystkie mamy, gdy są małe, zachowują się tak jak ty. Ty też? Tak. Idźcie teraz do ogrodu zobaczyć, co robi dziadek. Dziadku Świnko! A paninka! Witaj, Peppo! Witaj, George! Czy chcecie zobaczyć moje marchewki? Dziadek Świnka jest bardzo dumny ze swoich warzyw. A tutaj posadziłem fasolę. Ale w tym roku najlepiej udała mi się sałata. O nie! Moja sałata! Myślę, że to ptaki zjadły twoją sałatę, dziadku. Tak, ptaki. Dlaczego te ptaki nie przestraszyły się stracha na wróble? Ponieważ ptaki, które zjadają moją sałatę, są bardzo głupie. Co się stało, dziadku Świnko? Twoi przyjaciele znowu zjedli moją sałatę. Którzy? Tom, Dick i Harry. Nie nazywają się tak. Babcia Świnka hoduje kury. Jej! Przywitaj Jemimę, Sarę i Vanessę. Dzień dobry. A to jest Neville. Czy Neville to pan kura? Tak, Peppo, to jest kogut. On jest najgorszy. Rozgrzebuje wszystkie grządki. Neville poluje na muchy. Widziałem, zjada muchy. Ojej, George przestraszył się wysokości. Spokojnie, George, już do ciebie idę. Płaci pan jednego funta. O. George przestał się bać i zjeżdża ze spirali. O, nie sądziłem, że to tak wysoko. Chyba zejdę schodami. Na schodach jest dużo dzieci. Musisz zjechać, tato Świnko. Och, dobrze. Chodźcie, chodźcie. Kto trafi w środek tarczy, wygra misia giganta. Strzelaj, mamusiu, to łatwe. Chcesz jeszcze jednego misia olbrzyma, Peppo? Nic z tego, nie wygra pani. Kobiety kiepsko strzelają. Przepraszam, co pan mówi? Strzelanie jest trudne. Ile kosztuje bilet? Funta. Mama Świnka wygrała. Niesamowite, proszę, oto nagroda. Hurra, też
mieć misia olbrzyma, mamo. Jest za duży. Wcale nie. George i tata świnka jeżdżą na diabelskim młynie. Ruszamy! Och, tu jest naprawdę wysoko. Oj! Uf, cieszę się, że to koniec. 5 pełnych okrążeń za 1 funta. 5 okrążeń? O nie! Oj! Proszę, proszę! Sprawdź swoją siłę! Młot i dzwonek czekają! Co trzeba zrobić? A więc trzeba tym młotem uderzyć w przycisk. Jeśli dzwon zadzwoni, wygrywasz nagrodę! Nie trzeba nic umieć, liczy się tylko siła! Poproszę bilet. 1 funt! Tak! Jesteśmy po to, żeby to naprawić! Długo to potrwa? Dopóki nie uda się usunąć awarii! Spychać, spychać! George lubi spychacze. Tędy, panie nosorożcu! Tak jest, szefie! Pan Byk jest brygadzistą. Panie Byku, czy pan wie, skąd się wzięła woda? Wypływa z pękniętej rury wodociągowej! Jak to naprawicie? Musimy rozkopać drogę! Jej! Trzeba zakręcić zawór! George uwielbia dźwigi. Dźwig, dźwig! Usuniemy uszkodzoną rurę. I zamontujemy nową! Dziękujemy za szybkie usunięcie awarii. Nie ma sprawy! Pa! Do widzenia! Ojej, George chciałby zostać z panem Bykiem. Nie płacz, zaraz będziemy na placu zabaw. Ustawisz spychacz i żuraw w piaskownicy. I tak jak pan Byk będziesz usuwał awarię wodociągu. Peppa z rodziną przyjechała na plac zabaw. Witam wszystkich. Witaj, Peppo. Edmund Słoń i Richard Królik bawią się w piaskownicy. Pobawimy się w piaskownicy? Dobrze. Stop. Co się stało? Naprawiamy awarię wodociągu. Ja jestem brygadzistą. Wielkie nieba. Delfina ma taką ogromną walizę? Tak, delfina zabrała ze sobą tylko trochę niezbędnych rzeczy, takich, których tu nie macie. Ser, chleb, pomidory, wodę. Au revoir, delfin. Przyjadę po ciebie jutro wieczorem. Gdzie mam położyć bagaż delfiny? W moim pokoju. Przecież będziemy mieszkały razem. Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O tak. Dlatego spakowałam tylko swój najmniejszy kuferek. No, delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Tak, mamusiu. Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem nieźle. Bardzo pan miły. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie bezokoleczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy 2 poduszki. Doskonały pomysł. Peppa i delfina położyły się do łóżka. Pa, dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dorme bien. Dorme bien to po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem
śpiąca. Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Babcia Świnka! Baba Ilka! Witajcie, moje skarby, powinniście już spać. Opowiedz nam bajkę. Dobrze, ale pod warunkiem, że zaraz potem pójdziecie spać. Pójdziemy spać zaraz po bajce. Zgoda. Dawno, dawno temu był sobie... mały chłopiec, który nazywał się Pedro Kucyk i znalazł magiczną fasolę. O, tak. Mały Pedro posadził ziarnko fasoli. Ziarenko bardzo szybko wykiełkowało i wyrosła z niego ogromna łodyga. Tak było! Mały Pedro wspiął się po łodydze fasoli i znalazł... mnóstwo różnych rzeczy. Nie chcę tej bajki. Opowiedz o księżniczce. O, tak, opowiem ci o pięknej księżniczce Pepie i Sir George'u. I o kucharzu, który robi najsmaczniejsze torty. Mama, tata i dziadek Świnka wciąż czekają na kolację. Zobaczę, co zatrzymało babcię Świnkę. Chcę jeszcze jedną bajkę. Niegrzeczna babcia Świnka, miałaś ich nie budzić. Obiecuję, że uśniemy, jeżeli dziadek Świnka dokończy bajeczkę. Znam świetne zakończenie bajki, babciu Świnko. Możesz zejść na dół, a ja zaraz przyjdę. Jest chłopiec z łodygą fasoli, piękna księżniczka, odważny rycerz i kucharz, który robi pyszne jedzenie. Tak, po zjedzeniu pysznej kolacji wszyscy poszli spać i koniec. Ale szybko wstali, bo zjawił się czarodziej. Czarodziej? Tak, czarodziej. I dał wielkie przedstawienie magicznych sztuczek. A, no i? Potem zjawił się okropny smok. Ha, ha, ha. Pan Ziemniak przyjechał na otwarcie centrum. Hej, witam wszystkich przyjaciół. To ja, wasz pan Ziemniak. Ura! Jej, pan Ziemniak jest ogromny. Nowe centrum sportowe jest otwarte. Wspaniale. Pamiętajcie, trzeba dużo ćwiczyć i jeść owoce i warzywa. Owoce powinniśmy jeść, panie ziemniaku? Jabłka, pomarańcze, marchew, pomidory. Ziemniaki? Czemu pan nie jest mały jak normalne ziemniaki? Dlatego, że on nie jest zwykłym ziemniakiem. On ma nogi. Normalne ziemniaki nie mają nóg. To jest super ziemniak! Wszyscy oglądamy twój program codziennie. Bardzo dobrze. Pamiętajcie, przysyłajcie rysunki. Dobrze! Pepa z przyjaciółmi jest w szkole. O, dzieci, dzisiaj będziemy malowali obrazki dla pana ziemniaka. Hurra! Ja namalowałem ananasa. Namalowałam marchewkę. Bardzo dobrze. Co ty namalowałaś, Emily? Groszek. Ślicznie, a ty, Pedro? Narysowałem super ziemniaka. O, ślicznie. A George namalował pięknego pomidora. Pepo, powiedz, co ty namalowałaś. Tatusia, jak ogląda telewizję. Och, świetnie. Dobrze, teraz włożymy obrazki do koperty, zaadresujemy i wyślemy do pana ziemniaka. Nadszedł ranek. Pora programu pana ziemniaka. Proszę, witajcie, drodzy przyjaciele. Rozpoczynamy program pana ziemniaka. Też tak myślę. Ładnie śpiewam. Witaj, witaj, gwiazdko ma. Dobrze tańczę. Bardzo trudno wybrać, który jest najlepszy, gdy ma się tak wiele różnych talentów. Nie martw się. Jutro rano zdecydujesz. Dobrze. Nadszedł dzień talentów.
Moje talenty to skakanie, śpiewanie i taniec. Sprawdziłam to wczoraj wieczorem. Ja sprawdziłam, że mój talent to oglądanie telewizji. To wcale nie jest talent, tak powiedziała Madame Gazela. To nie wiem, co robić. Kto pierwszy pokaże nam, jaki ma talent? Dany pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej. Nie, dziękujemy ci, Dany. Pedro Kucyk, jaki ty masz talent? Sztuczki magiczne. Oto szklanka pełna wody. To jest najprawdziwsza woda. Teraz sprawię, że calutka woda ze szklanki zniknie. Proszę zamknąć oczy. Otwórzcie oczy. O, woda zniknęła. Dziękuję. Emily Słoń? Ja umiem grać na flecie. A jaki ty masz talent, Rebeko? Umiem wydawać różne dźwięki. Drrr. Najlepiej mi to wychodzi, jeśli staję na palcach. Drrr. To wielki talent. Tak, ale co ja mam zrobić? Candy, jaki ty masz talent? Skakanie. Ja chciałam pokazać skakanie. Dziadku, George też jest mały, nie powinien stać w kolejce. Tak, George też jest mały, także powinien zjeżdżać bez kolejki. Ojej, teraz tylko Richard i George bawią się na zjeżdżalni. Dziadku, kiedy my będziemy mogli zjeżdżać? Zaczekaj, Peppo, zaraz im się znudzi ta zabawa. O, mam dość tego czekania. Ja też. Chodźmy na huśtawkę. Na huśtawce jest Pedro Kucyk. Nej. Pedro, daj nam się pochuśtać. Chciałbym się jeszcze pochuśtać bardzo wysoko. Ale już bardzo długo siedzisz na huśtawce. Dziadku Świnko, proszę pochuśtaj mnie trochę. Myślę, że powinieneś dać się pochuśtać innym dzieciom. Ja zaraz muszę wracać do domu. Och, rozumiem. Po co innego? Zaraz cię trochę pochuśtam. Ale dziadku! Mam dosyć czekania. Ja też. I ja. Biegnijmy na karuzelę. Wszyscy chcą jeździć na karuzeli. Karuzela jest za bardzo obciążona. Zejdźcie wszyscy. Dziadku Świnko, ja byłam tutaj pierwsza. A, bardzo proszę, możesz wsiąść na karuzelę. Ja też muszę wsiąść. O, dlaczego, Rebeko? Bo niedługo będą moje urodziny. O, no to wsiadaj. Ja! No dobrze. Czy wszyscy są już gotowi? Tak, tak! Stop! Na karuzeli nie ma ani jednego chłopca. Czy teraz już wszyscy gotowi? 10. Ile biletów? 1 normalny i 2 ulgowe. 1 dla rybki, proszę. Rybki nie płacą. Odjazd! Pan Byk czeka na autobus. Poproszę 1 bilet do sklepu muzycznego. Dzień dobry, panie Byku. Jedziemy do weterynarza ze złotą rybką. Ojej! Źle się czujesz, złota rybko? Ona mówi dzień dobry. No tak. Może twoja rybka chciałaby posłuchać, jak gram na tubie. Dźwięk jest dziwny. Racja. Dlatego jadę do sklepu muzycznego, do naprawy. Pani owca, pani kot, pan zebra i Madame Gazela wsiadają do autobusu. O,
Proszę, 4 bilety do supermarketu. Dzień dobry, Madame Gazelo. Wieziemy naszą złotą rybkę do weterynarza. O, rybka jest chora. Polubiła panią. Jeździ autobus w koło wciąż. Jeździ autobus w koło wciąż. Cały dzień. Supermarket! Pa! Sklep muzyczny! Po! Koniec trasy! Chore zwierzęta czekają na wizytę. O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak, proszę zobaczyć. Ryb. Rebeka Królik, Zoe Zebra, Suzy Owca i Pepa skaczą na skakankach. Lubię morze, lubię piach. Lubię skakać Suzy wraz. Lubię ping, lubię pong. Lubię Zoe skakać wciąż. Już wiem, zrobimy zawody, która z nas będzie najdłużej skakać. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wygrała Zoe! Hurra! 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 Nej! Pedro, poskaczesz z nami na skakance? Dziękuję, Pepo. Ja wolę hula hop. Kręć się, kółko, kręć się, kółko. Kręcimy się i my. Kręć się, kółko. Raz, dwa, trzy. O! Ile razy potrafisz zakręcić kółkiem? 1 003 000. Jej, to dużo. Będziemy liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko 8. Jestem trochę zmęczony. Później się będę z wami bawił. Ile razy się zakręcisz, Emily? Ja mam specjalny sposób kręcenia. Emily słoń kręci hula hop na trąbie. Hurra! Myślę, że zrobiłaś chyba ze 100 obrotów. George chce się bawić w skaczącą żabkę. George lubi skakać jak żabka. Wszyscy poskaczemy jak żabki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamo Świnko, dziś wieczorem przybył do nas specjalny gość. Ojej, a kto to? Miś Teddy. On ma elegancką piżamę, album fotograficzny i szczoteczkę do zębów. A po co mu album fotograficzny? Musimy robić zdjęcia ciekawych przygód, jakie go spotkają. O. Teddy podróżuje po całym świecie i wszyscy przyjaciele robią mu zdjęcia. Londyn, Paryż, Egipt. Ojej, miś Teddy ma bardzo ciekawe życie. O, u nas też chyba nie będzie się nudził. Peppa i George szykują się do snu. Przedstawiam wam misia Teddy'ego. Witaj. To nasz gość honorowy, więc zajmie najlepsze miejsce. O, właśnie, to jest pan dinozaur. Niestety, nie jest zbyt rozmowny. Teraz zrobimy zdjęcie do albumu Teddy'ego. Uśmiech, proszę. Uśmiech! Wiesz, tatusiu, bardzo bym chciała, żeby miś Teddy spędził u nas wyjątkowo interesujący dzień. Pojedźmy na biegun północny. A może do supermarketu? Tak! Myślę, że miś Teddy nigdy dotąd nie był w supermarkecie. Nadszedł ranek. Peppa z Teddym wybierają się do sklepu. W tym sklepie można kupić wszystko. Pomarańcze, jabłka, banany. Bardzo interesujące. A to jest kasa. Tu płaci się za zakupy. George chce zrobić zdjęcie. Dobrze, George.
Uśmiech!